Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nigrum po raz kolejny i witamy się już w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. Cienie umierają dwukrotnie. Jaki to już piękny tytuł. Moi drodzy, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to wstydźcie się. Naprawdę, kurde, powinniście obejrzeć poprzedni odcinek, bo działy się tam naprawdę fantastyczne rzeczy. Mianowicie wydarzyła się epicka walka, epicki pojedynek między wytrawnym, tutaj wspaniałym, szybkim, zwinnym shinobi oraz między potężnym wojownikiem Ashiny. Tak. Moi drodzy, słuchajcie, serdecznie zapraszam was do obejrzenia poprzedniego odcinka. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to naprawdę zachęcam was teraz kliknąć w playlistę i obejrzeć pierwszy odcinek. Znaczy, poprzedni odcinek, zanim obejrzycie ten odcinek. Tak, bo walka była naprawdę fantastyczna. I w nagrodę za tą epicką walkę z trzecim bossem dostaliśmy technikę ninjutsu. I tak naprawdę po zakończeniu poprzedniego odcinka wstąpiłam sobie do menu ekwipunku i wyświetliło się to, więc od razu zaczęłam nagrywać kolejny. Menu ekwipunku, technika ninjutsu. W menu ekwipunku zostały odblokowane techniki ninjutsu. W danej chwili można mieć wybraną tylko jedną taką technikę. No i zaczniemy. Ho! W ogóle nie używałam wątroby węgorza. Ha! Właśnie, wątroba węgorza była na to, żeby zmniejszyć obrażenia otrzymywane od piorunów. I ona redukuje stan anormalny porażenie. No, tamten boss. Naprawdę, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zachęcam do obejrzenia. I teraz tak, no tamten boss korzystał właśnie z piorunów, z techniki domowej. I jakoś tak wyszło, że odbijałam wszystkie pioruny, nie musiałam używać tej wątroby. Nawet zapomniałam, że ja ją tu w ogóle mam, a ustawiłam ją sobie. Odblokowaliśmy sobie ninjutsu, dostaliśmy krwawy dym ninjutsu. Technika ninjutsu, która zamienia tryskającą krew, to już czytaliśmy. Wiemy, jak to działa, jak to jest. Aż 6 symboli ducha kosztuje, więc naprawdę sporo. Ale i tak sobie to ustawię. I Shimonji też udało mi się w poprzednim odcinku wam zaprezentować. Jeszcze jedna sprawa. Co do narzędzi protezy, mam na razie takie ustawione, czyli shuriken, petardy, topór. Ale sobie ustawię po prostu lepsze wersje. Mamy wirujący shuriken, sprężynowa petarda, topór. Mamy lepszą wersję topora. Mamy coś takiego jak sprężynowy topór. I ten jest lepszy, on po prostu jest cięższy, jego tutaj siła tkwi w jego wadze, więc on pozwala po prostu bagatelizować nadchodzące ataki i jeszcze lepiej rozbija drewniane tarcze, jest po prostu cięższy, co sprawia, że jest mocniejszy, a kosztuje tyle samo symboli ducha, więc sobie go tutaj postawimy, zamontujemy. No i moi drodzy, w ostatnim odcinku po pokonaniu bossa, udało nam się pogadać z Emmą, okazuje się, że Emma nam pomaga, ba, Emma jest tutaj na służbie u Ishina Ashiny, który wydaje się, że nie jest taki zły wcale. No i w poprzednim odcinku Kuro poprosił nas o to, żebyśmy mu pomogli zerwać więzy nieśmiertelności, więzy smoczego dziedzictwa, które on posiada. I zrobimy to. Pogadajmy z nim jeszcze. It belonged to a person of interest. Take a look. Tak. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to naprawdę zachęcam, zapraszam. W poprzednim odcinku Kuro powiedział nam, że wie, jak zerwać więzy nieśmiertelności. Mianowicie musimy użyć łez boskiego smoka, który znajduje się w boskiej krainie. Ale jak to zrobić? Jak tam dotrzeć? Jak to zdobyć? Nie wiemy, musimy się dowiedzieć. Kuro kazał nam obejrzeć tą kadzielnicę, która tutaj do kogoś należała, więc zróbmy to. I'm told that long ago there was another divine heir living here in Ashina Castle. His name was Lord Takeru. This incense burner belonged to him. Where is he now? He died a long time ago, apparently, wrapped in the aroma of the fountainhead. I returned to the divine realm. Those are supposedly the words he left behind. You're saying the scent of the fountainhead is the key to reaching the divine realm. That is my belief. Wolf, let us discover the truth together. Okej, okay. Czyli będziemy musieli zrobić źródlany zapach, który otworzy nam wejście do krainy. Nie możemy już więcej tej kadzielnicy sprawdzić. Pogadajmy z Kuro. Ojejku, rozbijam ten świecznik biedny. As to how we begin our search. I am certain some of Lord Takeru's books remain in this castle. Books that he collected in order to find the Divine Realm. I will search for them. In addition to finding a way to reach the Divine Realm, might we also look into how we might sever the immortal ties? A fine suggestion. Talk to Ishin. If anyone knows the answer, it is him. Wolf, come with me.
Okej, okay, no dobrze. Będziemy musieli porozmawiać z Ishinem, czyli po raz pierwszy poznamy Ishina Ashinę we własnej osobie. No dobrze, i co dalej? Powiedz. Lord Ishin is not within this castle citadel. I'm told he is recuperating in one of these watchtowers. However, the path to his watchtower is closed. His health is a little. How do I get in? On the roof, there's a path patrolled by the Nightjar Ninja. It's intended for shinobi, but I imagine that won't be a problem for you. I've heard the Nightjar use smoke signals as landmarks. Yes, so if you follow their smoke signals, you should be able to reach Lord Ishin, and you can use this window to reach the roof. Okej, dobra, czyli tym oknem wyjdziemy. Jeszcze coś? Kuro, pogadamy? Find Lord Ishin. And ask if he knows how we might sever the ties of immortality. He's recuperating in one of the watchtowers outside this castle keep. Reach the roof from that open window, then follow the Nightjar smoke signals. I entrust this task to you. Okej, okay, dobra, zanim jeszcze wyjdę, pogadam z Emmą. Zobaczymy, czy ona coś nowego powie. Czyli poznamy Ishina Ashinę. No, okazało się, że jego wnuk oszalał i to smocze dziedzictwo chce jego wnuk zagarnąć, Genichiro, a Ishin jest w porządku. My lord is not in this castle keep. He is in one of the separate watchtowers. But Lord Ishin is not well. Which is why entry into his tower is not allowed. Okej, okay, coś jeszcze? My lord is Dobra, but ona Lord. się powtarza. Oczywiście wiemy, w której wieży strażniczej znajduje się Ishin, bo już tam byliśmy. Nawet podnieśliśmy wtedy list do Emmy napisany i tędy sobie teraz wyjdziemy. No i odwiedzimy Ishina. No i zapytamy się go, czy wie, w jaki sposób możemy zerwać więzy nieśmiertelności. Oczywiście to jest ta wieża, tam jest ten ostatni sygnał dymny. No i oczywiście też na dole są kruki, na które trzeba uważać. Tam chodzi o. Tam jest ten mnich i tam jest to zejście, tam jest ten mostek. No, ciekawie się robi. Okej, okay, lecimy. I to jest tutaj, to jest już tutaj. Wcześniej tutaj Ishina nie było, ale teraz Ishina mamy. I możemy na spokojnie tu podejść. Spójrzcie na to. Ishin Ashina we własnej osobie. Oczywiście w intrze był młody, miał ciemne włosy, był młody i walczył tam naprawdę zażarcie z tym generałem Tamurą, jeszcze stracił oko przy tym. A teraz widzimy tutaj go jako posiwiałego, schorowanego staruszka. No dobra, nie możemy go podsłuchać w żaden sposób. Wejdźmy tu i pogadajmy z nim. About the divine heir's life. I Yes? rzeczywiście nie ma There is oka. something I wish to ask. Before that, sake. What? You earned it. Take it. Ale zanim. Sake. Najpierw sake. Tak, to jest cały Ishin. Ja Ishina bardzo lubię, jest to naprawdę świetna postać. Mętna sake, butelka mętnej, nierafinowanej sake otrzymana od Ishina. Sake to trunek, którym należy się dzielić. Ta mętna sake jest jedną z ulubionych Ishina Ashiny. Ma intensywny, bogaty smak, znana jest również z tego, że szybko upija. Zbyt szybko. Ja już to chyba czytałam. Taką mętną sake daliśmy dla rzeźbiarza, z tego co pamiętam. My grandson, Genichiro, was bewitched by the rejuvenating waters. You did well to put a stop to that for me. You have my thanks. I merely followed the code my father taught me. Ah, the Iron Code of the Shinobi. I see. So you're the son of Owl. That boy he found during the rebellion. Yes. And your travels brought you here. The bonds that tie us are so deeply amusing. Don't you think, Sekiro? You're. So what do you wish to know? Spójrzcie, co teraz się stało. Stało się naprawdę coś niezwykłego. Powiedział do nas Sekiro. Nazwał naszego wilka Sekiro. A potem wilk powiedział: Jesteś? I nie dokończył. Pamiętacie? Powiedziałam wam kiedyś, że tylko jedna osoba w całej grze będzie do nas mówić Sekiro. Nadała nam imię. Nowe imię, Sekiro, i tak będzie nas już do końca nazywać, do końca gry. Mianowicie Tengu, Tengu, ten Tengu, wysoki koleś, który polował na szczury i zlecił nam pokonanie szczurów, i w zamian za pokonanie tych szczurów dał nam techniki Ashiny. To on przecież nazwał nas Sekiro. Nikt więcej nas tak nie nazwał i nikt inny o tym nie wiedział. Tak, moi drodzy, Tengu to był Ishin, tak naprawdę. Tak. Ishin, mimo że jest już, ma swoje lata,
jest chory, bardzo chory, to i tak potajemnie często się wymyka ze swojej wieży. Dlatego też wcześniej, kiedy znaleźliśmy ten list, jego tutaj nie było, bo to było po tym, jak spotkaliśmy Tengu. On nakłada po prostu swój wspaniały strój, którego szkoda, że tutaj nigdzie nie ma, tak wiecie, ułożonego albo wiszącego, to był też fajny smaczek. Nakłada maskę i przyodziewa strój, bierze katanę w ręce i idzie, kurczę, działać, nie? On nie będzie siedzieć grzecznie w wieży. No dobra. Dajmy mu ten napój najpierw, zanim pogadamy o zerwaniu nieśmiertelności. Poczęstuj mętną sakę. Co prawda dał nam ją, ale to jest trunek, którym należy się dzielić. Here. Are you offering me the sake I gave you? Delightful. I'll take it. That's the stuff. By the way, how was Genichiro? What do you mean? You two crossed blades, did you not? Uh-huh. To put it simply, he was strong, and he had unusual techniques. I see. What exactly is the Lightning of Tomoe? That is a technique belonging to Genichiro's mentor. I'll wager it was quite the sight. His mentor? Tomoe. There aren't many masters of the sword like her. To see her fight, it's like she's dancing. When you look into her eyes, you feel as if you're being drawn into the depths of the ocean. I was completely taken by her, and it almost killed me. I've lived a long life, but that was the closest I've come to death. No to ciekawą historię usłyszeliśmy. Wiemy już, skąd Genichiro zna tę technikę, piorun Tomoe. Dobra, pogadajmy o zerwaniu nieśmiertelności. The divine heir's desire is to sever the ties of immortality. I want to know how it can be done. The mortal blade. If you had such a weapon, it may be the key to what you are after. The mortal blade? With it, you could kill one who cannot die through normal means. One who cannot die? The infested, I believe they're called. I have not seen one before, but it said you could stab them through the heart or remove their head and they wouldn't die. If the stories are true, they'd surely be quite fearsome. To kill a monster such as that, you'd need the mortal blade. Okej. No to teraz, gdzie możemy znaleźć te ostrze śmiertelności? Where is this mortal blade? I've heard it's held in Senpo Temple. However, they say the mortal blade cannot be drawn. What do you mean? I am not certain of the meaning. It's just hearsay. The gates to that temple are closed now, though. Who knows what those degenerates are doing shut away up there in the mountains. There aren't any decent roads leading there. How do I get there? The abandoned dungeon just outside of Ashina Castle. If you can pass through its waterways, you should find your way. Przez opuszczony loch, tak jak nam tamta staruszka wskazywała, w którą stronę mamy się udać do świątyni Senpo. I to było miejsce, tamten most, który nas prowadził właśnie tam dalej do pomieszczenia, gdzie mieliśmy tego kramarza. I było zejście do opuszczonego lochu. Jeszcze tamtym zejściem nie wchodziliśmy. Ale opuszczony loch z tamtej strony będzie prowadzić nas do świątyni Senpo. Z drugiej strony, tam gdzie widzieliśmy tego szamana i walczyliśmy z tym fioletowym cieniem, tym mistrzem pechtunku, to tam zaprowadzi nas, tamta część opuszczonego lochu zaprowadzi nas do innej lokacji. Okej, czy coś jeszcze? Czy on coś się powtórzy? It may be the key to what Kuro seeks. To severing immortal ties. With it, you could kill those who cannot die through normal means. Okej. I've heard the mortal blade is in Senpo Temple. However, they say the mortal blade cannot be drawn. There aren't any decent roads leading to the temple. The abandoned dungeon just outside of Ashina Castle. If you can pass through its waterways, you should find your way there. Okej, dobra. Więc to wszystko. You're leaving, Sekiro. Severing immortality. That will be quite the battle. And in battle, the plans and desires of those involved churn endlessly. If you hesitate, you'll be swept away. And lose the battle. That's right. Best you keep it in mind. Sekiro, hesitate and you lose.
Okej. No dobra, no to to jest wszystko. Pogadaliśmy sobie z Ishinem. A tamte kruki mnie usłyszały gdzieś. Na dole. Chyba. O, gdzieś na dole te kruki mnie usłyszały. Okej. Dobra, no to dowiedzieliśmy się już ciekawych rzeczy. Wracamy teraz i musimy powiedzieć dla Kuro, czego się Czego się dowiedzieliśmy? Kurczę, gdzie jest Kuro? Jest Yemma. Sprawdźmy, notatka. List boskiego potomka. Wilku, znalazłem coś. Otworzyłem bibliotekę. W niej się spotkajmy. Kuro. Okej, tam. Czy z kadzielnicą możemy coś zrobić? Kadzielnica pachnie delikatnie kwiatami sakury. Okej, pogadajmy z Emmą. So, you've met with Lord Ishin? Yes. He thanked me for defeating Genichiro. I see. To think that Lord Genichiro would go as far as to drink the rejuvenating sediment. Rejuvenating sediment? That's what we call a particularly concentrated part of the rejuvenating waters. I'm sure you saw it for yourself. The rejuvenating sediment grants great resilience in one's flesh. One becomes able to withstand blows that would be fatal to anyone else. My mentor Dogen devoted much research to its uses, but all of his works, documents, medicines, everything were burned and destroyed. I'm not sure who, but I heard one of the senior apprentices was able to salvage some of it. Probably Dojun. Oh, no to ciekawie, Dojun. Did you ask Lord Kuro's thoughts on the matter? I did. And? We've decided to sever the ties of immortality. I see. I thank you for all of the help you've given me. Almost sounds like you're bidding me farewell for good. I've carried out my lord's orders, so I will stay here in the castle. Come and speak to me whenever you please. I will provide my assistance to you as a doctor. Okej, okay. Czyli teraz Emma nie wróci do zaniedbanej świątyni, zostanie tutaj na zamku. Nie mamy nasionka tykwy, zobaczmy czy możemy pogadać. Master Wolf, it looks as if your brow is less furrowed than before. If only a little. Please, see that Lord Kuro's wish to sever immortality is met. Okej. Okay. Master Wolf, it look your... No dobra, ona się powtarza, więc to wszystko. Goodbye. Okej, okay, pogadajmy z Kuro. Najwyraźniej otworzył bibliotekę, może coś już znalazł nawet. Mamy też jakiś tutaj przedmiot. Jest to klucz do kapliczki w twierdzy. Klucz do kapliczki położonej w głębi twierdzy. Bramę z zaposążkiem kapliczki można otworzyć. Klan z zatopionej doliny strzela do każdego obcego, który się zbliży, a największy postrach wzbudza broń palna wężokich. Członkinie tego elitarnego oddziału to potomknie dawnego klanu Okamin. Doskonały wzrok pozwala im razić ofiary z dużej odległości. Okej, dobra, to wiem dokąd ten klucz jest. Klucz do kapliczki w twierdzy. Wiem, co takiego on otworzy. Dobra, pogadajmy z Kuro. Chyba, że tutaj coś jeszcze jest. Nie, tu jest tylko światełko. Dobra, pogadajmy z nim. Może się czegoś dowiedział. I have returned. Oh, Wolf, you're back. Did you meet with Lord Ishin? I did. He said the mortal blade, it could be the key to severing immortality. The mortal blade? It's a sword that has the power to kill the undying. It can be found at Senpo Temple. I see. Yes, that seems promising. As you say. For my part, I hunted for any books that may contain clues about the aroma of the fountainhead. It seems Lord Takeru indeed sought a way to reach the divine realm. So far, I found one piece of relevant information. What is it? A flower. Okej. Okay. No to... A, możemy mu jeszcze pokazać krople sakury, którą zdobyliśmy po pokonaniu pani Motyl, a później pogadać na temat tego kwiatu, o którym on mówił. Pokażmy mu najpierw krople sakury. My lord, this is for you. Could this be? It's a sakura droplet. That's... When the undying pledge of the dragon's heritage is broken, it's said that this remains in place of the oath. Do you think this one was left behind by Lord Takeru? That seems likely. Wolf, if you so desire,
I can use this Sakura droplet to assist you. Oczywiście. Zatrzymaj krople Sakury albo daj krople Sakury. Dajmy, bo to nam zapewni kolejne wskrzeszenie, kolejny słoicik wskrzeszenia. If you should be so kind. Of course. Close your eyes. My lord. Lord Takeru's dragon blood lives on with you. I humbly accept. Yes. You may open your eyes now. To jest świetny motyw, że jak wilk zamyka oczy, to ekran ciemnieje. Otrzymano dodatkową moc wskrzeszenia. Granted by Lord Takeru. Use it well. Yes. Okej. Okay. No i teraz pogadajmy na temat tego kwiatu. A flower. First, read this. Notatka pachnący kwiat. Notatka od Kuro, spisana ręką Takeru, dawnego potomka smoczego dziedzictwa. Ponoć krewni Tomoe zebrali niegdyś źródlany zapach i zjawili się w pałacu. Tam, gdzie wody odnowienia tworzył głębokie zlewisko, można znaleźć klucz. Biały kwiat o intensywnym zapachu. What is... Lord Takeru left it behind. I was looking for information on the fountainhead aroma and how it relates to the divine realm. There is water that flows from the fountainhead through Ashina, and the book speaks of a white lotus flower that grows where the water pools deeply. It appears to be one component of the fountainhead aroma. A place where the fountainhead waters pool deeply, perhaps in a deep valley? Yes, indeed. The sunken valley may be the place. The fountainhead waters should flow into there. Where is this sunken valley? It's beyond the woods to the rear of the castle. There's a shrine dedicated to the white serpent deep in the woods. As the name implies, the sunken valley is just below that place. There's no proper path down there, but a man of your talent could navigate it. Okay. Jeszcze coś? One part of the fountainhead aroma is a white flower that blooms where the fountainhead waters run deep. Yes, my lord. I will search the sunken valley. The sunken valley is beyond the woods to the rear. There's a shrine, as the name implies. There's no proper... Okay, dobra, to wszystko. Ah, I meant to ask. Jeszcze nie. Did you notice the lingering scent in the incense burner? Oczywiście. I did. Tak. The smell was reminiscent of sawdust. But also, it smelled faintly of Sakura flowers. Oh, so you smelled it too. I felt the scent was much like Sakura flowers, but slightly different. Hmm. What is it, Wolf? That scent. It reminds me of something. You've smelled it before. I believe so. But I can't remember where. Now that you mention it, Lady Emma said that once long ago, there was a sakura tree to the rear of the castle. Perhaps that is relevant to our search. Okej, okay, no dobra. Patrzcie, mamy teraz trzy sloty wskrzeszenia. Dobra, będziemy mogli zapytać Lady Emmę o ten kwiat sakury. Czy jeszcze coś możemy pogadać tutaj? I must ascertain the secret to the aroma of the fountainhead, so that we may reach the divine realm. I will tell you what I've found so far. Na temat sakury jeszcze możemy pogadać. The scent in the incense burner reminded me of a sakura tree. Yet it wasn't a regular sakura flower. Lady Emma might know something about the sakura tree that was once in the back of the castle. Okej. Okay. Na temat kwiatu i na temat sakury to na razie jest wszystko. You're leaving. Wolf, I'm counting on you. My lord. To są właściwie składniki tego źródlanego zapachu. Oczywiście. Tak, to nie jest wszystko jeszcze, co my tu mamy. Jest jeszcze jeden składnik. Trochę się dziwię, czemu on się tutaj teraz nie pojawił. Czemu Kuro o nim nie wspomniał. No ale dobra, pogadajmy z Lejdemą. Ona nam coś opowie o kwiatku sakury. There is something I would like to ask you. Yes, what is it? The sakura tree behind the castle. You mean the Everblossom. It is a sakura tree that Lord Takeru brought from his homeland. So it's a sakura tree from the divine realm. Yes. It's quite a mysterious one at that. It was constantly in bloom, even outside of spring. However, the Everblossom no longer exists. It withered away. Why? There was a person who cut off a branch
and took the flowers from the tree. Without its flowers, the Everblossom was unable to survive. Eventually, the entire tree was lost. Ojej. No to niedobrze. Potrzebujemy jakby tego kwiatu, więc... Jeszcze możemy pogadać. Dobra, ona się powtarza. No dobrze, no to... Musimy to przekazać dla Kuro. No to będzie taki spokojniejszy odcinek. Trochę, gdzie troszeczkę tutaj podowiadujemy się nowych rzeczy, pochodzimy w tej, pogadamy. No musimy teraz dla Kuro powiedzieć, czego się dowiedzieliśmy ode mnie o tym drzewie Sakury. Niestety uschło. The tree is called an Everblossom. Lord Dekeru brought it here from the Divine Realm, but it has withered away and no longer remains. I see. However, it is said that someone plucked a branch from the Everblossom and stole off with it. Who would do such a thing? What's lost is lost. Finding a stolen tree branch? We have no information to go on. Let us gather what we can for the aroma first. As you wish. Okay. Okay. I must ascertain the secret to the aroma of the fountainhead so that we may reach the divine realm. I will tell you what I've found so far. I na razie mamy temat kwiatu i Sakury, ale jest jeszcze jeden składnik, tego nie wiem, czemu on się tutaj teraz nie pojawia. Wolf, I'm counting on you. My lord. Chyba, że... Wybaczcie, jeszcze raz sprawdzimy to sobie. Tak na szybko. Dobra, on się powtarza. Okej. On się powtarza, więc nic tu więcej takiego nie mamy. No póki co nie ma tego kolejnego, jeszcze trzeciego składnika. Więc jak na razie będziemy musieli się skupić na odnalezieniu tych tutaj. Jeżeli chodzi o kwiat Sakury, no niestety nie nie jest to na razie póki co do odnalezienia, ponieważ nie mamy żadnych tropów. Drzewo wyschło, a gałąź z kwiatami została po prostu skradziona, więc nie mamy tutaj żadnych tropów, nie mamy się czym kierować. Ale będziemy mogli kierować się pozostałymi tutaj wskazówkami i odnaleźć pozostałe elementy. Przede wszystkim ostrze śmiertelności. Wiemy, że znajduje się w świątyni Senpo oraz kwiat, biały kwiat, pachnący kwiat, który znajduje się w zatopionej dolinie. Więc... Więc myślę, że będziemy mogli zacząć sobie od świątyni Senpo. Najpierw skupimy się na odnalezieniu ostrza śmiertelności. Czyli będziemy musieli przejść do opuszczonego lochu, tak jak to tutaj nam Ishin przekazał. Poczekajcie, jeszcze chcę coś sprawdzić. Bo ja usiadłam tutaj przy tym, przy posążku, ale chyba nie, nic tu się nie wydarzyło. No nic, nie wiem co z tym kolejnym składnikiem, dlaczego tutaj się mowa o nim w ogóle nie pojawiła. Dobra, więc my musimy się teraz przedostać do zamku w Ashinie i ja sobie już odblokowałam ten posążek w tym lochu, więc możemy na spokojnie tam przejść. Jeżeli chodzi o zatopioną dolinę, to musimy od tej kapliczki lecieć. A tu mamy wejście do opuszczonego lochu i sobie zaczniemy tutaj od tego wejścia do opuszczonego lochu. Zajrzę jeszcze sobie do handlarza, zobaczymy, czy będę w stanie coś tam zakupić. Chyba nie, bo nie mam za bardzo senów. Ale zobaczymy, co tam on jeszcze takiego miał godnego uwagi. No i wiemy już, jakie mamy zadanie, wiemy, czego będziemy szukać, nie? Będziemy dążyć do tego, żeby zerwać więzy nieśmiertelności i zebrać potrzebne rzeczy, które po prostu tego dokonamy. I przede wszystkim potrzebujemy tych smoczych łez boskiego smoka, ale do tego będziemy musieli się dostać do tej krainy, a do krainy dostaniemy się robiąc źródlany zapach, który składa się z kilku różnych składników, które są w różnych lokacjach, do których trzeba dotrzeć. Tak, więc będzie ciekawie. No tutaj się zaczyna z Sekiro. Okej, co ty tu masz? Kropla smoczej krwi, lekkontaktowy balon mienia Mibu, sakiewki, część maski. Ten koralik modlitewny już kupiłam. Część maski byłby spoko, ale aż 5000. Nie wiem, raczej chyba nie jestem w stanie tego zakupić. 5000. O nie,
bardzo. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, te kawałki maski zakupimy sobie jeszcze. Zakupimy sobie je później, więc to nie jest ten, to nie śpieszy się nam jakoś. Słuchajcie, myślę, że zakończymy sobie w tym miejscu odcinek. To był taki spokojniejszy odcinek, w którym nowych rzeczy się trochę dowiedzieliśmy. To taki odpoczynkowy odcinek po tej epickiej walce z bossem, z Genjiro. No i mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Myślę, że następny odcinek zaczniemy od razu już tutaj od wejścia do lochu. Zwiedzimy sobie loch, no i spróbujemy przepłynąć tym kanałem, o którym Ishin mówił, no i dostać się do świątyni Senpo. Zobaczymy, czy się w ogóle dostaniemy w następnym odcinku do świątyni Senpo. Opuszczony loch nie jest jakąś dużą lokacją. Jest tam ten mini boss, ten fioletowy szaman, którego widzieliśmy, ale jak Wam mówię, to nie jest jeszcze moment, żeby z nim walczyć. Więc zawalczymy sobie z nim później. Teraz będziemy się skupiać na tym, żeby przejść przez loch i dotrzeć do świątyni Senpo. I znaleźć ostrze śmiertelności. To jest pierwsza rzecz, którą, no, jeżeli sami gracie, to ja Wam polecam się udać właśnie najpierw po ostrze śmiertelności. Jest takie, myślę, że najlepszy taki wybór, żeby najpierw po to się udać. Że moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli tak, jeśli Wam się spodobał. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie w ogóle o tym. Nie? Naprawdę mamy sporo rzeczy do zebrania teraz, sporo ścieżek. Możemy pójść tak naprawdę, gdzie chcemy, no ale ja tutaj polecam naprawdę zająć się najpierw świątynią Senpo. Świątynia Senpo jest naprawdę ciekawą lokacją z mega fajną i ciekawą historią, mega mroczną historią. Więc będzie naprawdę ciekawie. Też świątynia Senpo jest miejscem, w którym mnisi wytwarzali te cukiereczki, które my tutaj mamy, te cukierki Ako, Ungo i tak dalej. Nawet w ich opisach mamy tutaj to, cukierek wytwarzany w świątyni Senpo. No właśnie. Więc trafimy tak naprawdę do miejsca, w którym będziemy mieli na masę tych cukierków. Moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco, żeby ciągle być na bieżąco, żeby nie ominęły Was żadne odcinki z Sekiro. Żeby też być na bieżąco z nowościami, jakie będą się pojawiać na kanale, z nowymi odcinkami i nowymi seriami. I zachęcam też do zajrzenia do playlist i zajrzenia sobie do innych serii, zobaczenia, jakie jeszcze inne serie prowadzę na kanale, do obejrzenia ich. Zachęcam gorąco, naprawdę. To wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!